temat, którego nie mogę ominąć, to jest przede wszystkim twoja metamorfoza. Boję się, że już jesteś trochę wymęczony tym, ale to jest coś, co po prostu jest zaskakujące. Cały czas my się nie możemy nadziwić i napodziwiać faktycznie, jak udało ci się osiągnąć taki wynik, bo przypomnijmy, że to jest ile? 171 kg? Taką liczbę widziałam w mediach. Na początku to tak naprawdę było 250 kg, troszkę ponad. Teraz jest ile? 73? Mhm. Tak, 73. Dobrze, przyjmijmy 73. Lepiej więcej niż mniej, bo później wiemy, jakie są teraz czasy i każde pół kilo chcą oczy wydrapać w komentarzach. No ale niech drapią, mają prawo. Wygrałem życie. Wygrałem życie i tego się trzymam. Nieważna jest waga, nieważne jest to, co ludzie o mnie mówią. Wiem, że czekają, zdaję sobie sprawę, że czekają na to, żebym tylko wachnął się do góry i żeby było widać znowu mój księżyc w pełni. Tak? Czujesz to? Oczywiście, że czuję. Wiesz, ja od małego jestem nieufnym człowiekiem i gdzieś tak nie za bardzo wierzę z perspektywy czasu i doświadczenia życiowego w to takie dobre ludzkie serce, że jest tak pokój na świecie, tygryski biegają białe, motylki latają i te sarenki po tych łąkach. Nie, ta bajeczka to tylko dla tych ludzi, którzy chcą w to wierzyć. Ja stąpam mocno po ziemi i pewnie jest grono ludzi i gro ludzi, którzy już chłodzą szampana pod to, żebym zaczął tendencję wzrostową, ale muszę ich zmartwić, że niestety tak już w życiu nie będzie, bo Maciej został pochowany, spalony, pogrzebany, a Mateusz, który się urodził 5 lipca 2016 roku, zostanie ze mną do moich dni, no, do moich dni mojego końca. Bo to jest po prostu zmiana zupełnie stylu życia. Tak się zastanawiam, co ty jesz? Właśnie, widzisz, ja nigdy nie byłem na diecie, nigdy nie byłem przez 6 lat na siłowni. A, przepraszam, kłamstwo, byłem na siłowni, bo mi się siku chciało. Tak, słowo honoru, musiałem do toalety, jechałem rowerem i najbliższym punktem zaczepienia to była siłownia i wpadłem i powiedziałem, dzień dobry, muszę do toalety, bo nie dam rady. A to jest właśnie też ciekawe, dlatego że twoja metamorfoza jest zaskakująca, ale wiemy, że ty oparłeś się przede wszystkim o dietę, bo od siłowni, tak jak powiedziałeś przed chwilą, stronisz. Dlaczego? Nie wiem, nigdy mnie to jakoś nie pociągało. Jedni ludzie lubią sklejać domki z zapałek, inni na siłownię, trzeci nie wiem, cokolwiek innego, a ja nie wiem, nie pociągało mnie to, wolę rower, ale dobrze powiedziałaś i bardzo miło mi się zrobiło, że zmieniłem styl życia, bo tak naprawdę ja nie jestem na diecie, nigdy nie byłem. Wiesz, odrzuciłem wszelkie kanony, które są uznawane za powszechne wśród lekarzy, dietetyków, sportowców, czyli zero fast foodów, gazowanych, bla, 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 etc. Dorzuciłem do tego to, że wykluczyłem węgle i zacząłem tak żyć. Do tej pory, kochana, ustawicznie, notorycznie boli mnie głowa. Ustawicznie, notorycznie mam takie dni, że po prostu nie mam siły na nic. Myślisz, że to jest konsekwencja? Oczywiście. Przecież jeśli rezygnujesz z czegoś, albo zabierasz coś, albo wiesz, zmieniasz coś, to musi być ta równowaga w przyrodzie. I ja nie wiedziałem, że jeśli zyskam coś, to coś stracę. Koniec, trzeba się z tym pogodzić. Pytanie, czy ty pamiętasz jeszcze tego starego Mateusza? Bo to mam wrażenie, że to jest jak dla ciebie jak obca osoba. Powiem ci więcej, moja siostra rodzona Monika, chyba ze 2 lata temu powiedziała takie słowa, że wiesz co, brat, ja to już ci nie pamiętam takiego, tego. Bardzo dużo ludzi mi to mówi, że oni mnie już nie pamiętają. Wyobrażasz sobie, że ja 31 lat byłem gruby, a w ciągu 6 lat ludzie zapomnieli starą moją posturę i powiem ci tak szczerze, między nami, tylko nie mów nikomu, ja też już siebie nie pamiętam grubego. Ja jak zobaczyłem ostatnio zdjęcie, wtedy kiedy paliłem ten swój, to stare zdjęcie na 6 lat, na 6. rocznicę po operacji, to ja mówię tak, pik, bo tu słowo niecenzuralnej, kurde, jak ja byłem gruby. Boże, jak ja wyglądałem, jak dziad jakiś, kurde, broda, włosy. Ja tak stoję obok mnie Kinga, macham tą głową, Kinga, no co jest? Ja mówię, to jest zupełnie obcy człowiek dla mnie. Nie mam powrotu, nie mam opcji takiej, że kiedykolwiek się to wydarzy.